Cześć, witam Was w drugim odcinku W drugim odcinku kolejnego gradania z nadplanszy, w którym odpowiadamy na Wasze pytania, które otrzymaliśmy od Was jakiś czas temu mailowo, facebookowo i na różne inne... I na różne inne sposoby. I na pytania bez zbędnej zwłoki odpowiadać będą... Ink, Widziarz, i Ciuniek. Miejmy nadzieję, że nie pokopaliśmy czegoś była... z kolejnością i pierwsza część już była. W gradaniu wszystko się może zdarzyć. Mhm. Mhm. Dobrze, no to idziemy, zaczynamy z grubej rury. Pytania, mamy całą serię pytań od Dawida Reglińskiego. Pozdrawiamy. I pierwsze pytanie jest skierowane, wycelowane bezpośrednio w Windziarza. Jakie było zainteresowanie naukowe? Spojrzał na mnie i spytał, o co ci chodzi? Jakie było zainteresowanie naukowe pana Windziarza na psychologii, jak jeszcze akademikował? Nigdy nie studiowałem. Nie, studiowałem tylko psychologię. Ale że akademikował, że jak uczyłem na jak akademikował w cudzysłowie. Ogólnie, interpretuj to ogólnie sobie obie moje prace i prace naukowe, które pisałem, dotyczyły szczęścia w związkach małżeńskich, kohabitackich i tak dalej. Więc zajmowałem się szczęściem i percepcją tego szczęścia. I żyję w szczęśliwym związku. Tak, mi się przynajmniej wydaje. Tak, ale tak, to były moje główne, tak, lubiłem sobie o szczęściu pisać. Dobrze. Proponuję, żeby pytanie o nasze sympatie polityczne pominąć. Zdecydowanie. Znaczy ja powiem tylko tak, chciałem, bo tam było takie pytanie było. Było zasugerowane. Na temat naszych sympatii politycznych. To, Znaczy bardzo nas rozbawiło przede wszystkim. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że rozbawiło nie jest słowem, którego chciałem użyć. Bliżej tego słowa jest słowo zirytowało, ale najbliżej jest takie, którego nie mogę użyć w gradaniu. Znaczy ja powiem w ten sposób, że staram się nie rozmawiać o trzech rzeczach. Ze znajomymi i z rodziną, ale w ogóle z nieznajomymi też w ogóle. Nie lubię gadać o polityce, nie lubię gadać o religii i wyznaniach jakichkolwiek, i o pieniądzach. Bądźmy tą dżentelmeńsko, omijmy po prostu ten temat. Nasze, myślę, że nawet Marzena nie wiem, jakie są moje upodobania polityczne. Gdy grają panowie razem, to gdyby zsumować zwycięstwa pana Windziarza i pana Inka, to byłoby ich więcej niż pana Ciuńka. Oczywiście. No pewnie, przecież ja często wygrywam. Tak. No, dobre drugie miejsce masz. Ale to było pytanie o subę. No tak. Jest jedna gra, w której Ciuniek mnie nigdy nie pokonał, jest to Dice Settlers. Nigdy. Niewykluczone, że tak było. Mam bloczki. Nie. Trzymasz papiery, Ciuńka? Przeważnie tak, przeważnie wygrywa Ciuniek, przynajmniej pierwszą partię, bo czyta przeważnie instrukcja, a to dużo daje jednak mimo wszystko. No i co, no Ciuniek bardzo dobrze gra w gry. No, jakby gdyby miał wystawiać naszego reprezentanta do jakichś tych, to Ciuniek, to jakby nie oszukaj. Ale to się zdarzyło. Chyba, że byłyby to gry słowne. To wtedy mnie. Tak. Albo na szybkość. To wtedy nie Inka. Ale ja mam anegdotę tutaj odnośnie tego. Pamiętasz, że na którymś Falconie były mistrzostwa gier planszowych. Drużynowe. I nagle w drużynie Windziarza coś się posypało i ej, Ciuniek, zagrasz? Nie było zagrasz, że masz wygrać. To nie było. Dobrze, tak. Ja chciałem po prostu lepiej. Ogólnie była partia Eklipsa do zagrania. Wygrania. I Windziarz powiedział, że mam ją usiąść i wygrać. I było ciężko, drugie miejsce się zajęło, bo było ciężko. Ale chyba wtedy wygraliśmy chyba finał, nie? Nie pamiętam. Wiem, że miałem zagrać Eclipse'a, a później się okazało, że mam jeszcze zagrać Puerto Rico, w którego od lat nie grałem i też jakoś wychapałem drugie miejsce cudem, a wszyscy inni w naszej drużynie przegrali. I okazało się, że ja byłem z łapanki i poniosłem tę drużynę na plecach. Bo ty grałeś w Nie, twoja żona grała w Osadników z Katanu i w Teomachie. W co ty grałeś? W Teomachie Maria grała. Ja nie wiem, w co ja grałem, nie pamiętam. No wiem, w każdym razie tak było. Nie było mnie przy tym, bo nie gram w turniejach. Mieliśmy taki też turniej, w którym graliśmy z Lawem Kwapińskim. Dobra drużyna, podoba mi się skład. To był dobry. Tak, pamiętam też, jak wygrałem z Adamem Kwapińskim w Geniusza i był bardzo załamany, że też nie wygrał. O, kiedyś grałem na Falconie w turnieju Star Realmsów przez świętej pamięci GF organizowane. Nie wygrałem, ponieważ byłem w pierwszej trójce. A to tylko dlatego, że w tej samej pierwszej trójce był również jeszcze Adam Kwapiński i w półfinale. Znaczy tak, on wygrał ze wszystkimi,
Ja wygrałem ze wszystkimi, a jak zagraliśmy ze sobą, to zremisowaliśmy i wygrał ten trzeci. Zdarza się. Bardzo cieszę się, że tak fajnie wam się przechwala swoimi przewagami. Ja nie przechwalam się. Ale czy to jest nadal w temacie pytania, czy etam? Dobra, anegdota zawsze w cenie. No nie, no Ciuniek dużo wygrywa, tak. Znaczy, prawie to faktycznie można powiedzieć, że prawie nigdy Ink nie wygrywa pierwszej partii. To jest Ink nigdy na przykład nie wygrywa też szarlatan z Pasikurowic. Nie, Ink nie wygrywa. I to na, nie tylko w gronie nie gradania, tylko w gronie dowolnej. Nie, ale ty wygrywasz dużo gier, tylko że nigdy pierwszej partii. Nie, pierwszej partii rzadko. Mm-hmm. To, bo wiadomo, że jak się gra z Inkiem, to wiadomo, że wynik będzie drugoplanowy w twoim przypadku. Następne pytanie od Dawida. Jakie zmienne by panowie wybrali, by móc wybrać najlepszą, łamane na idealną grę? Nie chodzi mi o ulubioną, ale taką, by móc zobiektywizować wybór i potrafić go później uzasadnić, łamane na obronić. Tfu! Koniec z obiektywizacją i kwantyfikacją takich rzeczy. Nie można w ten sposób rozmawiać o grach. Dziękuję. Nie, no wydaje mi się, że nawet patrząc na nasze charaktery, każdy ma inny charakter i każdy ma inne upodobania i nie wiem, tak jak Ciuniek na przykład lubi gry logiczne, jest w nie dobry. I często dajesz, nie wiem, jakieś tam punkciki dodatkowe. Nie ma, ja bym w ogóle uważał, że to jest bez sensu. Mi się wydaje, że próba zrobienia takiej listy sprowadziłaby się do próby zrobienia listy wymagań takich bardzo niskich, które odrzucają gry złe, ale nadal zastosowanie ich wszystkich nie sprawiłoby, że gra jest świetna. Nie, no, proste, patrząc w... Wiesz, chodzi byłoby o to, żeby gra była, wiesz, nie zepsuta, w miarę zrównoważona. Tak, no, szukać, wiesz, szukać kanonu piękna, tak? To, no tak, ale chodzi mi o to, że piękna, wiesz, żeby wziąć wszystkie te rzeczy, nawet, nie wiem, robiąc ankietę czy coś tam, to pewnie wyjdzie taki przeciętnik, że pierdzielę. No o to mi chodzi, że wiesz, odrzucimy wtedy rzeczy karykaturalnie złe, ale nadal nie znajdziemy rzeczy świetnych. Jest jeden sposób, żeby to skwantyfikować jakoś i po prostu popatrzeć na słupki sprzedaży i ogłosić, że Monopoly jest najlepszą grą na świecie. Już odpowiedzieliśmy na twoje pytanie, Dawidzie. Proszę. Nie, Monopoly. Nie ma. I to bez sensu takiego coś mi się wydaje szukać, nie? I jeszcze ostatnie pytanie. Jakie są panów ulubione gry dwuosobowe? Zawsze pytanie jest, o ulubione gry jest trudne dla mnie. Czytałem to pytanie i z racji tego, że pracuję w wydawnictwie i wydałem kilka gier, które lubię dwuosobowy, jest to nie chciałbym odpadać na to pytanie. To ja powiem za widza, że Balloon Cup jest bardzo dobry. Ktoś wydał w Polsce. Nie, no, jakby ja mam zawsze problemy takie, tak bolą mnie pytania o po prostu najlepsze gry i... Są takie gry, które bardzo lubię. Mhm. Jedną z gier dwuosobowych, którą bardzo lubię, to są Zaginione Miasta, które praktycznie mogę wyciągnąć zawsze. Wiesz. I to jest taka... Chodzi mi o to, że mi takie z automatu przychodzą gry dwuosobowe, które bardzo lubię i grywam w nie, ale tak jakby, czy w jakiś sposób, no bo z jednej strony mogę powiedzieć, że jest to, nie wiem, Patchwork albo te Siedem Cudów Pojedynek, z drugiej strony mogę powiedzieć, że to jest Rebelia albo Zimna Wojna i jak ja mam te gry ze sobą porównać? Ciężarem, dobrze. Liczba partii... Ciężar pudełka z Rebelią miażdży tam. Liczba partii. Średnia liczba partii na godzinę. A, no to... Nadal Patchwork wygrywa. Patchwork jest najlepszą grą i tak. Taniacy duet. O, tajniacy duet, tak jest. Tak, bo w pewnym momencie dochodzi się do takiego stanu, w którym się stwierdza, że fajnie by było jednak razem coś zagrać, a nie dawać mordę drugiemu. Ja natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, że ja w ogóle jestem fanem gier dwuosobowych, takich, że lubię gry dwuosobowe, bo często jest potrzeba zagrać w coś w dwie osoby i jak gra jest faktycznie dwuosobowa i jest ona tak zaprojektowana, to bardzo to szanuję, bardzo cenię. I mam wrażenie, że takie właśnie gry, to one są ogólnie jakby fajne, bo często jest tak, że masz tylko jednego przeciwnika, jednego partnera. No nie wiem, wyciągasz Kistwo Rodyn i ci brakuje tego blokowania tam na przykład, tak? Z dodatkiem już nie, bo plansza się zrobiła zmienna. No, nie przypominam sobie blokowania Kistwo Rodyn. Zajmuję 68 akcję, a ty 32. Nawet możesz nie w tej dziesiątce, nawet w tej połówce dziesiątki możesz nie. No, jak ja gram na tej połowie planszy, ty na tarcie. No nie wiem, jak gram z Inkiem w gry, to jak duża plansza by nie była, to on zawsze wybierze to pole, co ja.
Telepatia to się nazywa, a taka gra. No jest taka gra. Nie ma co tam patrzeć, nie ma tam. A tam jest Piktomania, dobra. No to prawie to samo słowo. Ryzykwisy, tempo, no. O właśnie, bo jest tempo i Piktomania obok siebie. Inwentaryzujemy dalej. Michał Sochacki pyta, czy w związku z recenzją zewnętrznych rubieży i dobrymi ocenami można spodziewać się kolejnych gier tego typu? Nie. Czy jest szansa, że ekipa Gradania będzie recenzować więcej gier typu Ameri? Nie, bo ja prostej przyczyny. Większość z nas nie kupi. Żaden z nas tego nie kupi prawdopodobnie. Rozsądny wydawca nam tego nie przyśle. Więc szansa... Nie. To bardzo źle sugeruje o Rebelu. To, co powiedziałeś, właśnie dwa zdania kolejne. Nie. Nie ja załatwiam sobie, że to robię do recenzji, to raz. Ale nie, szczerze, nie, no super, że zostały nam wysłane te zewnętrzne rubieże. Znaczy ja powiem tak, ja lubię zagrać sobie w coś fajnego, a czy to będzie fajne, czy nie fajne. Tak jak powiedzieliśmy o tym Death May Die, tak? Ja powiedziałem, że jest spoko. Musielibyśmy to pożyczyć skądś prawdopodobnie. Wiesz, prawda jest taka, że ja bardzo chętnie wypróbuję nową grę Ameri, ale olbrzymia szansa jest taka, że po pierwszej partii stwierdzę, no, to jest kolejna Ameri nie dla mnie, nie mam ochoty grać następnej. A jeżeli weźmiemy to do recenzji, to będzie zobowiązanie. I ja na przykład jakże podobającą się niektórym przy stole, a mi nie Western Legend, nie chciałbym grać kolejnych partii już i dlatego... Miałem powiedzieć, że Mateo z nami nie siedzi, ale ten środkowy palec pokazany przez Midziarza zasugerował mi, czego nie wyłapałem w tej rozmowie. Mnie Western Legends na razie to po tych dwóch partiach jest spoko, no. I dlatego to nie jest tak, że nie będziemy nigdy recenzować Amerii, ale nie sądzę, żeby po prostu, poszerzanie akurat w tym kierunku było naszym priorytetem. Tu jest kilka czynników, bo jeśli bierzemy na siebie te zobowiązanie, że wydawca przysyła nam grę i mamy ją zrecenzować, to nam się tworzy kolejka tych recenzji, które mamy opublikować. Jednak fajnie by było, żeby od wysłania gry do publikacji recenzji nie minęło pół roku, a i tak się zdarza. Ale znaczy, no, ogólnie, no kurczę, no to jakby patrząc na te nasze półki, no Ameritrasza u nas zdarzałem się rzadko, wiecie dlaczego, Ja mogę się przyznać, bo tak patrząc po nas, to chyba u mnie teraz najwięcej Ameritraszy leży. Myślę, że z dużą pewnością tak. Bo ja się bawię w te różne eksperymenty z GMT, które trafiają na półkę, a później wypadają. Mam Zombicide'a, Zieloną Hordę, który jest zaskakująco fajną grą ze świadomością tego, że jeśli karta źle podejdzie, to partia się zepsuje w pierwszych 15 minutach i nic z tym nie zrobisz. I jeszcze nie zagrałem tej partii, która mi się zepsuła, ale wiem, że się może stać. Że powiesz, że jeszcze nie zagrałeś tej, która się nie zepsuła. Nie, zagrałem i to wiesz, jest spoko, bo to jest takie Diablo, to jest Diablo na planszy, gdzie tam w tym półtorej godziny rozgrywki masz jakąś, masz rzucanie kostkami, masz jakiś tam rozwój postaci z pewnymi małymi decyzjami, korzystanie ze zdolności, no i świadomość wiszącą nad głową, że o, ta gra może się zepsuć, jak coś nie wyjdzie i nie będzie w tym mojej winy, ale nie będziemy mieli szansy wygrać. Ale nie miałem jeszcze tego i nie wiem, czy to, znaczy wiem, że to nie jest spoko, ale na razie mnie bawi. No ja jeszcze raz powiem, prawie zawsze chętnie spróbuję gry, natomiast czy chciałbym recenzować i zobowiązywać się do tego? Można robić, wiesz, szachermacher, rzut okiem, pierwsze wrażenia. Znaczy jak najbardziej, jeżeli ktoś chce nam przysłać Ameritrasza, żebyśmy... Niech wysyła. Niech wysyła. Chętnie zagramy. Tak jest. Zero również zagramy. Spróbujemy wszystko. A czy ty widziałeś, że przypadkiem nie pożyczałeś kiedyś od Eryka całej siatki Zombicide'ów pierwszej edycji? Mam jakieś takie wspomnienie w głowie. Nie. Lata temu. Może to był niewinny, albo nie Zombicide. Być może pożyczałem, ale nie zagrałem. Miałem wrażenie takie, że przyszedłeś kiedyś, widziałem cię z jakąś taką całą siatką Zombicide'a starego i ona leżała u ciebie w domu długo i później oddaje się Erykowi i on zapytał, że no i jak? A ty powiedziałeś, nie zagrałem. Możliwe, że nie zagrałem. No bo to dobrze, jak ktoś wprowadzi taki świat, nie? Ale ty się nie dałeś. Broniłeś się rękami i nogami. Lubię tak światy wchodzić, wiesz o co chodzi, nie? Następne pytanie. Katarzyna Staszewska. Czy nie macie czasami tak, że gracie w coś tylko po to, by specjalnie napisać recenzję, chociaż nie macie na daną grę ochoty? Czy nie czujecie presji, że musicie grać? Zaczęliśmy odpowiadać na to pytanie już w poprzednim. I chyba jeszcze gdzieś w poprzedniej połówce. Presji nie czujemy. Ja często nie czuję presji. Czuję czasami niechęć do grania w jakąś grę. Natomiast wydaje mi się, że
Na ile możemy, podchodzimy profesjonalnie, czyli nie, jak się zobowiązujemy. Ale tak, to ale ja mam takie poczucie z tyłu głowy, że ja strasznie nie lubię, jak ktoś mówi źle o grze po jednej partii, to czuć, bo to czuć. I wydaje mi się, że tym bardziej mam wrażenie, że im bardziej masz tą pierwszą partię złą, tym bardziej chcesz zagrać drugi raz, bo nie wiem, czasami się czegoś nie doczyta, czasami się coś przeoczy, czasami się po prostu jakoś głupio zagra, no i koniec, tak? No po prostu czasami przez to, że na przykład nikt przy stole nie umie grać, to w sensie w danej gry nie zna, to gra pójdzie w dziwną stronę. Czekaj, na przykład, wiesz, grałeś na przykład na pewno kiedyś na początku kariery w grę... Chaos w Starym Świecie? W grę licytacyjną, w której nikt nie umiał licytować i ona się wykrzywiała w jakieś przeraźliwe strony. Grałem Modern Art, no właśnie. Nikt nie wiedział, jak wygląda układ, nie wiadomo było, czy zagranie to, w Modern Art z ludźmi, którzy nie umieją licytować, to jest zagranie w zupełnie inną grę niż Modern Art. No, no. I tak jest. Natomiast czy zdarza się tak, że normalnie już byśmy nie grali w grę, no a stwierdzamy, no nie no, jeszcze jedna partia jest nam konieczna? No, owszem. Trismegistus. Nie, to nie przesadzaj. O, przepraszam, ja uczyłem się tej gry w wariancie jednoosobowym, bo wygraliście wcześniej i myślałem, że zjem stół, na którym ją rozłożyłem. Dla ciebie. Tak. No. No czyli tak, czyli jesteśmy poważni, profesjonalni i potrafimy ocenić swoje zdolności na tyle, żeby... Jak ktoś mówi o sobie, że jest poważny, profesjonalny, tak, to jest bardzo dobrze. Nie, po prostu gramy. Ludzie nie widzą wyrazu twojej twarzy teraz, no, więc tak. Pamiętaj, że... No. Dobrze, tak, w radiu nie widać. Jak moja córka mówi, że nie kłamie, to wiem, że kłamie. Karol Kucz wysłał dwa pytania. Pierwsze. Jakie gry polecacie jako kolejny krok po zapoznaniu ludzi z planszówkami? Czyli kolejne standardowe pytanie z grupy, na które nie odpowiadaliśmy chyba jeszcze. Nie robiliśmy topkę gier tam drugiego kroku. Gateway jakieś kiedyś rozmawialiśmy. Gateway, tak, robiliśmy Gateway. A drugi pytanie? Gry drugiego kroku. Polecanki. Technicznie rzecz biorąc, to może być... Musisz wsiąść do pociągu, a drugiego kroku wsiąść do pociągu Europa. Technicznie rzecz biorąc, grą drugiego kroku może być każda gra nie pochodząca z wydawnictwa GMT lub Szploter. Technicznie rzecz biorąc, tak samo jak przy polecaniu gier pierwszego kroku, mam zawsze problem i to strasznie zależy od tego, komu... Jaki był pierwszy krok? Jakie było pytanie? Komu polecam, bo na przykład mając, nie wiem, znajomych, którzy zjedli zęby na grach komputerowych, kompletnie inną rzecz im polecę, ponieważ zauważyłem, że na przykład jeżeli grali dużo w gry komputerowe, nie wiem, w jakieś RPG, w MMO i tak dalej, to żadna gra nie jest dla nich za trudna na pierwszy czy drugi krok, bo oni po prostu... Zupełnie jakby gry komputerowe dawały jakiś pozytywny skutek. No, dziwne. Nie wiem, to co mam z tą uwagą zrobić. Bez sensu była zupełnie. No. I z drugiej strony zupełnie co innego będzie drugim krokiem dla familii, dla której ta gra pierwszego kroku jest familijna i może oni w ogóle nie chcą zrobić kroku w bardziej złożone moim gry. Moim drugim krokiem była chyba Agricola z tobą. Tak, tak było. Tak to było. Był dla głęboki krok. No właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie drugim krokiem Wpadliśmy był... w takie błoto. O nie, przepraszam. My tę grę spłyciliśmy, skończyliśmy w 30 minut, wzruszyliśmy ramionami, stwierdziliśmy o co to halo i nigdy więcej nie zagraliśmy. Dla mnie drugim krokiem była bodajże gra o tron i zupełnie mnie nie to była dla mnie zbyt skomplikowana. Ten drugi krok, no. Trochę tak jakbyś wiesz, no tak, złe porównania, nie chcę, nie idziemy tą drogą. Ale to też miałem podobnie, Carcassonne gra o tron, Agricola. No dobra. To było. I już? No i tyle, nie mamy sensownej odpowiedzi na to pytanie. Ale Karol zadał jeszcze drugie pytanie. Czy możecie kiedyś zrobić recenzję gier od naszej księgarni, gdzie windziarz nie będzie recenzował, tylko się śmiał na wasze komentarze? Nie będziemy recenzować gier naszej księgarni. Był taki pomysł. No był... Czy jego? Nie. Znaczy ja próbowałem przez jakiś czas przepchnąć pomysł, żeby wykopać windziarza i żebyśmy pogadali, bo na przykład Sherlock jest spoko, ale... Wydaje mi się, że to jednak tak jakby z jednej strony jesteśmy może pozostawić za mocno jakieś wątpliwości w słuchaczach, z drugiej strony ja nie wiem, czy mózg nie zrobiłby mi jakichś dziwnych rzeczy i czegoś by nie próbował zrobić z tym. Tak jak, nie wiem, na jakimś etapie stwierdziłem, chociaż kiedyś mi się zdarzało, że nie będę recenzował gier Adama Kwapińskiego, bo zbyt dobrze się z nim znam i
nie jestem w 100% pewien, czy byłbym w stanie to zrobić bez żadnego jakby patrzenia pod dziwnym kątem. Ja uważam, że to by było bez sensu, a już w ogóle było bez sensu, gdybym ja tutaj siedział przy tym, to już w ogóle by było bez sensu. Bo śmiech to byłaby ostatnia rzecz, którą by robił. Ja wiem, jak chłopaki oceniam gry naszej księgarni. Wiem, które mam na półkach, a których nie mam na półkach. Jakby nie da się ukryć, że są gry naszej księgarni, które po graniu z windziarzem w jakiś prototyp albo wersję coś tam wyjdzie, jak tylko to by wydacie, to żeby była jedna kopia dla mnie. Tak. Co? I to wystarczy. Mamy dobre gry, niektóre, ale nie będziemy ich recenzować w tym podcaście. No niestety. Ale Sherlock, spoko. To teraz Krzysztof Saniak. Jaką grę ekonomiczną polecilibyście, aby wprowadzić młodzież w świat pieniędzy, ekonomii i biznesu? W internetach są różne Cashflow 101, które są drogie i proste, czy inne Monopoly. Czy jest coś podobnego, ale ciekawszego? I ja tutaj chciałbym się odnieść do mojej standardowej odpowiedzi na takie pytanie. Ja chciałbym pozdrowić Roklina. Chciałbym odnieść się do mojej standardowej odpowiedzi na takie pytanie i powiedzieć wysokie napięcie, które jest najbardziej... Znaczy to jest ekonomia w pigułce, popyt, podaż, dywersyfikacja w tej grze jest... Są wszystkie podstawy ekonomii, które są potrzebne do tego, żeby nauczyć ekonomii. No fajna to jest odpowiedź. Ja tak jakby jak myślę o, nie wiem, czymś, co ma rzeczywiście uczyć ekonomii, to od razu przychodzą mi do głowy straszne kobyły, które z drugiej strony nie nadają się do wprowadzania w cokolwiek kogokolwiek, czyli typu Brass albo Ground Floor. Brass, znaczy tak, to są też gry, o których pomyślałem, ale to są gry, które jednocześnie już są gamerskie na takiej zasadzie, mm-hmm. że one uciekają w abstrakcję z pewnymi mechanizmami, a wysokie napięcie z tych wszystkich gier mm-hmm. ekonomicznych jest takie najbardziej życiowe. Natomiast z takich właśnie gier wprowadzających nie w ekonomię, ale w jakieś elementy, no to przychodzą mi do głowy właśnie, tak prostych rzeczywiście, przychodzą mi do głowy wszelkie gry licytacyjne, typu właśnie, nie wiem, Modern Art. Ze zmienną wartością rzeczy i z wycenianiem ich. I... Mam jeszcze jedną. Gry giełdowe i przedstawiciel Stockpile. Graliście w Stockpile? Nie wiem, nie pamiętam, więc załóżmy, że nie. To jest gra... I Ponzi Scheme. Ponzi Scheme nie. Ponzi Scheme to jest gra o liczeniu do 100 i traceniu nie, czasu. Ekonomię uczy dobrze. Narkos całkiem dobrze uczy. Stockpile to jest gra giełdowa, w której nabywasz akcje, które w trakcie gry rosną albo spadają. Jak rosną odpowiednio wysoko, to się wtedy dzielą na dwie tańsze i tak dalej. Czyli, okay, czyli że modelują rzeczywistość. Modelują rzeczywistość, a gamerskie jest tam fajne to, że jest licytacja o to. Znaczy tak, na początku rundy, tak windziarzu nie patrzy na mnie w ten sposób, weszliśmy w krótką, szybką recenzję. Na początku są tworzone portfele inwestycyjne w taki sposób, jakby była krótka, już by się skończyła. Gracze zagrywają karty na stosy i część z tych kart jest jawna, część jest niejawna i licytują się o te stosy, które sami stworzyli. I w ten sposób tworzą swój portfel akcji, które są zmienne, bardzo spoko. Ja tylko mogę powiedzieć na to pytanie, że Cashflow i Monopoly nie są grami do nauki ekonomii. Znaczy Cashflow jest bardzo dobrym przykładem na to, jak zarabiać pieniądze. Tak, ale na to jest meta. Tak, to jest meta gra. Ona uczy ekonomii na poziomie nabywania albo sprzedawania cashflow. To strasznie denerwuje, jak ktoś to poleca, jak ktoś to stara się wciskać. Okropne to jest i nie wiem, nie, w ogóle nie powinno się o tym mówić. Trochę tak, jak ty mówisz o tych narkotykach w wcześniejszym odcinku. Jak się nie mówi, to może tego nie będzie mniej. Bardzo, bardzo dziwnie to ta uwaga bez kontekstu. Prosimy posłuchać odcinek antyporadnikowo-świąteczny. W tłumaczeniu. Narkotyki złe, cashflow zły. To taka właśnie analogia była. O, bardzo dobrze. Martin Zalewski pyta. Mam pytanie dotyczące waszego materiału o chaosie w Starym Świecie. Jak po latach ją oceniacie? Abstrahując całkowicie od obecnej ceny na rynku wtórnym. To ja powiem bardzo krótko, bo od czasu nagrywania recenzji Chaosu w Starym Świecie nie zagrałem ani jednej partii Chaosu w Starym Świecie, więc co ja mogę o tym powiedzieć? Znaczy, ja zagrałem. Ja zagrałem i zagrałem z Newbisami i gość wygrał Kornem, co właśnie pokazało mi, że przecież jak, no ale wygrał.
I kurczę, to dalej jest bardzo dobra gra, ale nie grać z newbisami. No właśnie, to jest największy problem, jaki mam z Chaosem w Starym Świecie. To znaczy, że nasza cytadelowa ekipa do grania w Chaos trochę się porozjeżdżała. No przepraszam, że on dzisiaj kupił Dune. No widziałem na Facebooku. I chyba nasza grupa właśnie... Będzie musiała konwergencję przeprowadzić. Będzie chyba jakiś wiesz... Widziałaś, nie chcesz zagrać w Dune? Ja nie wiem, z jednej strony chciałbym zagrać w Dune, z drugiej strony boję się grania z wami w Dune. Ja nie byłem... Ja już wygrałem wszystko w Dune, nie mogę uczestniczyłem w żadnej z tych waszych legendarnych partii w Rexa, ani w Twilighta. Ale bym zagrał. Ale zagrałbym. Jakbym dostał do grania Harkonnenów. Och, ale to jest pytanie o Chaos w Starym Świecie. Chaos w Starym Świecie jest nadal mega dobrą grą, która... trafiła na ten moment, kiedy to było tuż przed tym, jak gry zaczęły się tak upraszczać i wygładzać i wycinać z nich elementy, żeby działały jak najszybciej i jak najsprawniej, ale już nie została wydana w tym momencie, kiedy gry jeszcze były takie przerośnięte, nieokrzesane i przekombinowane, i to jest taki złoty środek. Sam motyw na to, że każdy gracz ma talię kart akcji i ta talia narzuca to, w jaki sposób każdy znowu to robi. Bóg chaosu będzie grał, no to sprawia, że tam... Chaos w Starym Świecie jest nadal chyba jedną z ostatnich dobrych gier Langa. Starego Langa, tak. Ja jestem wielkim wyznawcą Blood Rage'a, a później, później się trochę... O, świetnie! Przypomniałem sobie właśnie tytuł do następnego pytania, które gdzieś tutaj będzie... Ale to zaraz. Czyli jak przypomniał sobie coś z przyszłości. Tak, z przyszłości. Czyli gra w ten... w Anachronie. Wypożyczył pytanie z przeszłości i będzie musiał je kiedyś oddać. Albo postrzegam czas jak Dr. Manhattan. Więc to tak. Jest koniec odpowiedzi. Tak. Chaos w Starym Świecie, trzy razy tak. Nie wiem, nie miałem materiału do weryfikacji. Trzy razy tak, Kwiatosz też potwierdza. Niech potwierdzi. Potwierdź, Kwiatosz. Jarek Smoła pyta. Czy widzicie siebie grających w wieku emerytalnym? 65 plus i starsi. Zdecydowanie. Jak myślicie, czy będziecie zmanierowanymi, zgryźliwymi, starymi graczami? Już jesteśmy. Którzy na wszystko narzekają, bo wszystko widzieli. No trochę tak. Nie. Czy też postępująca demencja da wam powtórną radość z gry, bo zapomnicie już, w co graliście. No. Liczę na moją słodką emeryturę z innymi słodkimi tymi emerytami, którzy grać będą ze mną gry. Wtedy czasu dużo. Gry nie wymagają aktywności fizycznej, więc samo dobro. Nie, ja bardzo na to liczę, dlatego że jestem wychowany w rodzinie, w której dziadkowie łupali w karty do praktycznie ostatnich swoich dni i grałem z nimi we wszystko, co się dało. I mam nadzieję, że powtórzę ich wyczyn, może nie w karty, ale właśnie w gry planszowe. A ponieważ jestem najstarszy, to mi najbliżej do tego. No właśnie, ja na to odpowiem tak jak zwykle o tego typu pytania, bo wcześniej było pytanie w poprzednim odcinku o nasz wiek i on jest podeszły, ale nie tak bardzo. To znaczy, że do tej emerytury jeszcze w cholerę długo. I jak tak sobie pomyślę, ile to jest czasu i jak bardzo... Już mniej niż więcej, kurde, niestety. Co? Mi? Do końca. Do emerytury? Do końca. Mniej niż więcej? No, jeżeli chodzi o całość twojego życia. Ja mówię o długość twojego życia. A w sensie, że od zera licząc, no to może mniej niż więcej. To już daliśmy drugą poważną wskazówkę, ale co chciałem powiedzieć, jak sobie popatrzę mimo wszystko, jak wyglądały gry tyle lat temu, to stwierdzam, że absolutnie nie jestem zdolny prorokować, jak, czy i w ogóle jak będzie wyglądało granie za tyle czasu. Może nie będzie gier planszowych, może będziemy wszyscy siedzieli w VR-ach. Może... No, będziemy mieli wpięty interfejs w skronie. Tak jest, będziemy grali w Osadników z Katami. Ja zawsze zakładam, że świat zmienia się strasznie szybko, będzie się zmieniał coraz szybciej i prorokowanie na 30 lat do przodu to jest żadne prorokowanie. Szczególnie, że nie wiadomo, czy dożyjemy do poniedziałku. Tak jest. Tak więc... mam w notatkach napisane, nie dożyję. Mamy nadzieję, że usatysfakcjonowała cię ta. Ale jeżeli gry planszowe będą wyglądały tak samo jak teraz i ja będę mój chaos umysłowo sprawny, przynajmniej w jakiejś tam części, tak jak teraz, to chętnie będę grał w gry planszowe. Nie, to jak na tym pochodzie pierwszomajowym w Warszawie, że... Co? Nie, że wola już przeszła, a ochota jeszcze maszeruje.
Karol Wiśniewski pyta, jaka jest gra, której partyjki nigdy nie odmówicie? Nie musi być najlepsza czy najbardziej epicka, po prostu taka, z której macie zawsze frajdę, nawet jak gracie w nią już po raz enty. Po pierwsze chciałem... Time's Up, tak! Time's Up, tego mi brakowało! O, trudno. Nie, bo ja chciałem powiedzieć, że nie musi być epicka. Zdecydowanie bycie nieepicką bardzo zwiększa szansę, że jest to gra, w którą chcę grać w dowolnym momencie, bo w gry epickie nie. To nie są, to nie jest przedsięwzięcie. To nie jest taka kategoria. Ryje, a nie, z tym gościem w tę grę nie chcę grać. Było, tak, bywało. Także zdecydowanie bliżej tego typu gier jest, nie wiem, ci Tajniacy czy Decrypto, niż cokolwiek z takich gier, które rzeczywiście... Nie wiem, w tym momencie bym powiedział, że marzę o zagraniu w to, ale w tym momencie marzę o zagraniu w to, a nie w dowolnym momencie marzę o zagraniu w to. Ja powiem tak, ja miałem troszeczkę inną odpowiedź przygotowaną na to pytanie. Ale Windziarz ci się wbił z Time's Upem. I w momencie, jak Windziarz powiedział Time's Up, to ja zapomniałem o tamtej grze i chciałbym teraz zagrać w Time's Upa, więc to jest najbardziej adekwatna odpowiedź na to pytanie, szczególnie, że my z Windziarzem mamy bardzo dobry flow w Time's Upie i bardzo lubimy. Ostatnio zagrałem z kolegą, który pokazywał nam kobietę na krańcu świata. No to w radiu świetnie będzie widać. Ale pokazał ją tak. Piersi? I się zastanawia, gdzie jest. Mhm. No, a ja pokazywałem to Karczu, Freda Nobla i pokazywałem, jak wręczam coś. I stwierdziłem, że pokażę to Karczuk i po prostu toczyłem takie koło. Ulala, to jest dobre. Bardzo lubię skojarzenia z dwoma przeskokami. One zawsze dobrze działają u pokazującego. Tak, ale nie byłby to Time's Up. To mogę grać praktycznie praktycznie w każdej grupie się Time's Up sprawdza. Mhm. Bardzo mi się podoba, jak mieliśmy na... właśnie nie pamiętam, już na jakimś mini konwencie czy coś. Usiedliśmy my we dwóch, Kwiatosz Valens. I graliśmy w Time's Upa zmieniając się parami i sumowaliśmy wyniki, żeby sprawdzić, który z nas czterech jest najlepszy. No i znaczy najsłabszy i najlepszy. To było zarobiste. Zagraliśmy, maksymalnie mogę zrobić 120 punktów w parze i po prostu było, kto jest najgorszym członkiem. Chyba Valens. To jest Valens był najgorszy, pamiętam. Valens był najgorszym członkiem. Okay. A to było zrobiste, no. Tak ustalaliśmy, kto jest najlepszy Time's Upa, no. I niestety, przyznaję, był to Windziarz. Wewnętrzne mistrzostwa świata w Time's Upa. A to było kozackie. No, po prostu ja szybciej mówię niż Czuniek, no. Już. Mariusz Nagawski. Powiedzcie proszę, o jaką grę najwięcej się kłóciliście, próbując przekonać do swoich racji. Innymi słowy, w ocenie jakiej gry różnicie się najbardziej. I to jest to moje przypomnienie z przyszłości. O, to dobrze, bo ja chciałem powiedzieć, że... Myślałem dość długo nad tym pytaniem i nic mi nie przychodziło do głowy. Mnie nic nie przychodziło do głowy, ewentualnie poza Zimną Wojną, której też Windziarz nie lubi. Brass. I ewentualnie Brass. Czasami działa to też w drugą stronę, bo czasami my coś narzekamy, aha, a Windziarz mówi tak, tak siada sobie z boku, zakłada ręce i mówi... No przecież to dobra gra jest, mówicie? Ale nigdy nie było to jakoś na tyle zwerbalizowane, żebyśmy się kłócili o to specjalnie, ale faktycznie chyba coś jest w tym Blood Rage'u, że ja go bardzo lubię, a Windziarz tak go disuje. Jezu, ja go nienawidzę. Ale to czyli widzisz, Windziarz zasadniczo wychodzi na Malkotleta. Tak. No nie, no ale kurde, no w Blood Rage'u nic tam nie ma dobrego, no. Wchodzi ziomek i niszczy ci wszystko. Bardzo dobre, ale wiesz, że wejdzie. Inaczej wiesz, że może być. Czyli świadomość nadchodzącej zguby jakby. Nie, no dobra, jakby, ale nie wiem, czy nie, ale teraz mi się Brass przypomniał. Brass na pewno mieliśmy dużą rozbieżność. Natomiast czy się kłócimy? Nie staramy się przede wszystkim nawzajem przekonać do swoich racji, więc trudno się kłócić. Ojejku, no to... Znaczy, inaczej. To nie jest tak, że ja próbuję Windziarzowi wmówić, że gra jest dobra, tylko, mimo że on mówi, że jest zła. Ja mogę tylko zakładać, że gdyby Ciuniek zagrał w Charterstona... Zagrałem parę partii i jest na razie spoko. Okej. No nie jest spoko. O, właśnie szukałem jakiejś drzazgi pomiędzy mnie a Inka, bo nie mogłem znaleźć do tej pory. Właśnie spojrzałem, że Charterstona jest okej. Okay. Dobra, nie mamy czegoś takiego. My się raczej nie staramy przekonywać do swoich racji, bo bez sensu by było to, gdybym miał Inka przekonywać, że... albo... Erikiem Lang wielkim poetą jest. Town City jest zarąbisty. Town Center. Town Center jest zarąbisty. Poza tym to by było ze szkodą dla podcastu, gdybyśmy się najpierw poprzekonywali do jakiejś racji. Lepiej jak mamy różne zdania. Bardziej lepiej.
Znaczy ciekawiej. Znaczy no. Możemy się przygotować w trakcie odcinka. Tak, możemy. Może się o coś pokłócimy. Rzadko. No, teraz. Hasło z kropelusza. Zaproponowałem, żebyśmy się pokłócili o coś. To teraz... no dobra, nie dobra. Potrzebujesz na półce Travel Blog Europe and USA. Jest chwatil. No, koniec dyskusji. Widzicie, jak to jest. To teraz Karol Wiśniewski był, więc... A nie, już. Mateusz Szczepaniak zadał nam 3 pytania. Nie wiem, czy pominąłem ten odcinek, ale jak oceniacie Wielką Pętlę? Czy będzie recka z dodatkami, jak już wszystkie wyjdą? Nie zagrałem jeszcze w Wielką Pętlę, bardzo bym chciał. Zagrałem w Wielką Pętlę jedną partię na Gradakoniu i było ok, bez zachwytu. Nie wzbudziła we mnie emocji. Jest bardzo ok. Zagrałem w jednej partii i grałem dodatki. W tym czasie, co Ink na Gradakoniu grał w Wielką Pętlę, ja mogłem grać w Thunder Alley, który jest praktycznie o tym samym, bo tam się... I tu się przesuwa żetony i tu... Prawie o tym samym. Dwie bliźniacze podobne gry. No i złożoność i to tak jakby tematyka. I Thunder Alley jest bardzo dobre. Nie, złożoność jest niemalże identyczna. To tyle w kwestii recenzji Wielkiej Pętli. Podejrzewam, że wszystkie zasady Wielkiej Pętli to jest jak... mniej więcej tyle samo, co zasady, nie wiem, tego samochodu. Setupu. Jak pytali Star Wars, no, że to byłem kiedyś na Frozen i mogę powiedzieć, że bardzo dobre. No. Czy zrobicie kolejną grę? Macie już jakieś pomysły na mechanikę? I tutaj chwila wyjaśnienia, ponieważ to jest pytanie do mnie i do Windziarza, bo nam się zdarzyło wydać taką grę Witkacy, która nawet miała parę razy była drukowana, ale to raczej był taki perfect storm i tam parę rzeczy się udało. I my wiemy, mamy świadomość, co w tej grze się udało, a co niekoniecznie. No i co? Dłubiesz coś? Ja bardzo często mam tak, że idę sobie i wymyślam sobie grę, ale ponieważ nie zapisuję, to nic nie pamiętam. To ja mam dokładnie odwrotnie. To znaczy ja mam taki pliczek, w którym mam zapisane pomysły na gry. Ten pliczek jest ogromny i jest w nim ogromnie wiele pomysłów na gry, ponieważ ja bardzo, bardzo mnie to bawi. Ostatni raz, kiedy zdarzyło mi się, że mój pomysł na grę doszedł do etapu pierwszego prototypu, to było jak miałem około 8 lat. Więc wiem na tyle, że pomysły spisane w pliczku warte są dokładnie nic. Wiem mniej więcej, ile pracy trzeba włożyć w stworzenie gry, więc realistycznie nie oszukuję się. Spisuję sobie te pomysły w pliczku i wiem, że one tam w tym pliczku na zawsze pozostaną i gra nigdy nie powstanie. No ja nawet parę razy już doszedłem do etapu tego, że zrobiłem prototyp, już nawet były testowane, już nawet jeden leżał w wydawnictwie, po czym człowiek, który go wziął, przestał pracować w tym wydawnictwie i temat umilkł. A poza tym ja też odnoszę wrażenie, że jestem dosyć samokrytyczny i na przykład ten prototyp, który wiem, że leżał już w wydawnictwie... To już drugi raz drugi raz bym się mocno zastanowił, bo przestał mi się podobać. No i tak... No ale, nie, ale wtedy to jeszcze było okej, nie? Jakby od jakiegoś czasu staram się myśleć realistycznie o swoim życiu. Bardzo chciałbym, ale wiem, że jestem w stanie w życiu robić ograniczoną liczbę rzeczy i to nie jest jedna z tych rzeczy. Ja myślę, że jakbym zrobił grę... To będzie gra pod tytułem wymyśliłem grę, która ma dwie zasady na krzyż i ona po prostu kliknie, ale pracować nad grą. Nie, straszne. Windziarz i praca nad jakąś grą, to nie do pomyślenia. Ja to robię codziennie. No. I ostatnie pytanie od Mateusza to, jakie są wasze ulubione długie gry? 2 godziny i więcej, do których wracacie. I to jest nie ma gier długich, do których wracam. To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdziwa odpowiedź. Poza graniem online. Czy przez wracam podchodzi... Znaczy, ja założę tak. Wracanie do gry to znaczy, że zagrałem w nią przynajmniej raz w roku. Czy nadal poza grami online nic nie spełnia tego warunku. Wydaje mi czyli się... Czyli brasa. Tak. Brasa, TTA... Wydaje mi się, że w moim wypadku tak postawiono definicję wracania, spełniłby Eclipse. Mhm. Ja bardzo mało wracam do gier, niestety. No, to jest strasznie, strasznie słabe, ale taka jest prawda. Nie ma gry, w którą grywam regularnie, nawet jeśli regularność zdefiniować na sposób tuńkowy. Gram regularnie w gry online. No tak,
Tak, ale to jakby to nie jest. Ale są to długie gry. To nie jest ta sama rozgrywka. No, tak więc Eclipse Pan, idziemy dalej. I to będzie już ostatnie pytanie na dzisiaj. Forever. Forever, tak. Na dzisiaj forever. Maria Juźwiak. Zobaczysz, czy ten kolega nie dopisał na Facebooku, a okay. Ty tam czytaj. Maria Juźwiak pyta, jakie jest 5 najlepszych waszym zdaniem gier? Oj, nawet zanotowałem sobie w nawiasie. Że nie tutaj będziemy nie robić... będziemy robić odcinka w odcinku i odeślemy do naszego innego nagrania, ponieważ mieliśmy, kiedyś robiliśmy topkę naszych ulubionych jest gier. Jest dramatycznie nieaktualna. Jakiś czas temu, nie puściliśmy jeszcze topki naszych ulubionych wspólnych gier, to nie wiem, zawirowanie czasowe, nie wiemy jeszcze jak to poleci, ale coś takiego się szykuje. Ale co? Po jednym ulubionym tytule przynajmniej rzućmy. Time's up? No ja wrócę do Eclipse'a, bo jest wspaniały. Najlepsze liczenie pieniędzy w kosmosie na świecie. Nie wiem, ja robię ucieczkę w bok. No, chmielczak. Naprawdę, no, bo co mam powiedzieć? No, rzucić tym, co... Jakąś grę chwatila. Dobrze, jakaś gra chwatila. O, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze są usatysfakcjonowani z takiej odpowiedzi. Ja patrzę, tylko jeszcze patrzę, sprawdzam. Wiem, bo... A może Ink chce nas o coś pytać, albo nie, ja... Nie. Ja jestem nieprzygotowany, ja jestem słaby w tej... W rozmowach ludzkich. W rozmowach, ale w takiej spontanicznej kreatywności. To Flam, nie, co to za pytanie? Nie, no to odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. No bo ktoś obiecywał, że zada pytanie dzisiaj. Nie jedno. Tak. I okazało się, być że... Być może trzeba będzie dograć epilog. Nie jest zainteresowany. To brzmi tak finalnie. Nie jest zainteresowany tymi odpowiedziami. W każdym razie dziękujemy jeszcze raz wszystkim za pytania. Jak widzicie, odcinki wyszły dwa i to takie pokaźnie długie dwa. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na większość z nich. Jeżeli pojawią się kolejne, to na nie odpowiemy w najbliższym czasie na pewno. Aż się nie uzbiera masa krytyczna. Albo czas na to, żeby nagrać Q&A. No i co? Dziękujemy wam bardzo, bo było miło dostać od was pytania. Nam się spoko czytało. Tak, miło się odpowiada. Niektóre połychtały bardzo, żeby... Znaczy połychtały w zasadzie, że trzeba było pomyśleć, co zrobić, żeby odpowiedzieć, nie? Jest to fajna odskocznia, że można sobie pogadać o rzeczach nie w kontekście, nie wiem... Recenzowania gry. Recenzji albo jakiegoś tematu topki, tylko po prostu jakieś takie... Nie posunę się do tego, że przemyślenia na temat... Dobrze się gada o pierdółkach, no po prostu. Tak. Jeszcze jakbyśmy kupili jakiś alkohol, to już w ogóle byłoby wyśmienicie. No, szczególnie w trzeciej godzinie nagrywania. W czwartej godzinie nagrywania. Dobrze. To tyle od nas. Jakby co, to mówię, napiszcie jakieś rzeczy, to może jakiś suplement dogramy, albo gdzieś go dorzucimy na przykład do kolejnych odcinków. Możemy też tak zrobić. Będziemy w losowych miejscach losowych recenzji dorzucać odpowiedzi na pytania i będziecie musieli słuchać wszystkich recenzji, bo być może w środku będzie odpowiedź na wasze pytanie. Nie? To brzmi jak plan. Prawda? To a propos tego zdobywania nowych słuchaczy. Tak, dokładnie. To jest mój pomysł na zdobywanie nowych słuchaczy. Właśnie takie pomysły mamy, dlatego ich nie realizujemy. Dobrze. No to co? No to dziękuję wam bardzo. Na pytania odpowiadali Ciuniek, Ink i Windziarz. No to dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.